Maciejem z firmy Eonea, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj TrueNAS, czyli jak stworzyć własny serwer na wszystkie te dane, które ciągle to tworzymy własne, czy dane całej firmy. Jak się spodoba, łapka w górę. Teraz zapraszam. Czym jest TrueNAS? TrueNAS jest systemem operacyjnym dla dysku sieciowego. Czyli to jest to, co wgramy na nasz serwer i pozwoli nam wgrywać na niego dane. TrueNAS dosyć niedawno został przemianowany, znaczy były utrzymywane dwie gałęzie, był TrueNAS i FreeNAS. FreeNAS był darmową wersją TrueNASa, od jakiegoś czasu już wszystkie występują pod brandem TrueNAS. TrueNAS Core to jest ta wersja, która jest darmowa, była kiedyś FreeNASem. Jest wiele podobnych systemów, część na przykład Synology bądź podobne tego systemu, gdzie kupujemy pudełko od firmy Synology, wkładamy do środka dyski i działa nam jako dysk sieciowy. Funkcjonalność jest generalnie ta sama, jakby ciężko tu, znaczy można porównywać, ale generalnie funkcjonalność jest ta sama. W przypadku TrueNASa zaleta jest taka, że możemy wgrać system operacyjny na praktycznie dowolny komputer czy serwer, który już mamy, bądź będziemy zakupowali specjalnie po to. Więc co do zalet ewidentnych TrueNASa, jak wspomniałem, jest to miejsce, gdzie możemy przytrzymywać nasze filmy, zdjęcia, dane firmowe, współdzielić je z rodziną, z współpracownikami. Jakby dużą zaletą TrueNASa jest to, że jako system plików używa tak zwanego ZFS-a. OpenZFS jest to system plików, który ma bardzo wiele zalet i jako taki nie jest taki do końca prosty we współpracy, w konfiguracji, jakby ma swoje triki, natomiast TrueNAS jest bardzo fajną nakładką, którą od spodu właśnie używa OpenZFS-a. Dlaczego OpenZFS jest fajny? Ponieważ on pod spodem, jakby natywnie, będzie nam obsługiwał szyfrowanie danych na tych dyskach, czyli nawet jeżeli ktoś nam wyciągnie te dyski, to cały czas jakby... To cały czas nadal mamy poufność tych danych, nadal jakby bez haseł czy plików nie jest w stanie się do nich dostać. Wbudowany RAID, czyli obsługę wielu dysków, czy to redundantnych, czy zapasowych. Snapshoty. Snapshoty jest to rewelacyjne rozwiązanie na obecną plagę, czyli ransomware. Również natywnie jest obsługiwane zarówno przez całego TrueNASa, jak i oczywiście przez ZFS-a. Czyli jeżeli będziemy mieli tam swoje dane i będziemy je regularnie snapshotować, to jeżeli jakiś automat nam zaszyfruje nam te dane, to dosyć łatwo będziemy w stanie kilkoma klikami przywrócić dane sprzed jakiegoś czasu. Tak, dodatkowo obsługuje replikację danych między serwerami. To już z zaawansowanych rzeczy. Jest skalowalny do dziesiątek dysków. Są to olbrzymie, naprawdę jest to zarówno do zastosowań małych, jak i zdecydowanie do zastosowań komercyjnych zdecydowanie też się nadaje. Z ciekawostek, jakby natywnie będzie można w nim kilkoma klikami zainstalować aplikację taką jak Nextcloud, czyli to jest aplikacja jakby open source'owe zastępstwo dla Dropboxa. Również ZoneMinder, czyli będzie można z naszego NASa zrobić serwer dla kamer. Nie będzie trzeba dodatkowego urządzenia, te kamery będą tam zapisywały dane, będzie można to później odtwarzać. Dodatkowo z ciekawostek, również kilkoma klikami na TrueNASie można zainstalować serwer Minecrafta. Też się może przydać. Jeszcze pamiętajmy tylko o jednej rzeczy, że co prawda TrueNAS jest świetnym rozwiązaniem, ten ZFS sprawia, że te dyski jakby są naprawdę odporne na wyjmowanie, na wymianę, na awarię pojedynczego dysku, czy też ile mamy zapasowych. To jest wszystko świetne, natomiast nie zapominajmy o tym, że nawet najlepszy serwer musi mieć gdzieś kopię danych gdzieś indziej. Dysk może się, serwer może się spalić, komputer mogą ukraść. To tak na marginesie. Jeżeli chodzi o wymagania, rekomendacja jest dwurdzeniowy procesor 64-bitowy AMD, 16 GB RAMu, SSD 16-gigowy i dwa identyczne dyski na storage, czyli na przechowywanie danych. Co prawda do testowych instalacji, jakby do małej ilości danych do domu powinno wystarczyć taka minimalna instalacja, to jest 8 GB RAMu. Tak naprawdę nie jeden, tylko muszą być dwa dyski, ze względu na to, że odporność na jednego. W praktyce dla naprawdę małych instalacji domowych, czy też bardzo małych biur, można te dyski butowalne, do tych jako dyski butowalne użyć nawet dysków USB. No i minimum dwa dyski, jakie na przechowywane dane. Tak, więc jeżeli chodzi o przykładową instalację, ja do testów użyję wirtualnej maszyny z 16 GB RAMu, 4 rdzeniami procesora, dwa dyski na samego TrueNASa, tak jak wspominałem, i trzy dyski na przechowywanie już danych produkcyjnych. Możemy zabrać się za instalację, uruchamiamy maszynę wirtualną. Do niej mamy podłączony dysk ISO ściągnięty z TrueNASa. W tle zaczęła się już instalacja. To chwileczkę potrwa. Wybieramy instalację. Jak tutaj widać wszystkie dyski, jak wspomniałem, jakby warto mieć dwa te dyski, żebyśmy dwa dyski, na których będzie sam TrueNAS, żebyśmy byli odporni na potencjalną awarię. Super, że mamy RAID, ZFS i tak dalej na dyskach pozostałych, skoro jak się nam wywali jeden z dysków, na których mamy NFS-a, wszystko padnie. Dobrze. Czyli on, jeżeli tu wskażemy 2, on automatycznie zrobi na nich RAID i na obydwu będzie odporny na awarię jednego z nich. Dobrze, pisze nam, że zainstalował nam na obydwu dyskach. W tym momencie należy go po prostu zrebootować. Musimy usunąć dysk ISO, żeby tym razem zbutował się ze swojego własnego dysku, nie z USB. Dobrze, wstał. Pierwsze uruchomienie trwa trochę dłużej niż zwykle i mamy informację, pod jakim adresem należy go szukać w sieci. Wystarczy, że wejdziemy na tą stronę i od tego czasu wszystko w zasadzie w praktyce możemy osiągnąć. Wszystkie podstawowe działania jesteśmy w stanie przez stronę www osiągnąć. Dobrze. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od stworzenia użytkowników. Już zaraz będę tłumaczył po to. Stworzymy dwóch użytkowników. Maciej 1. Pozostawiamy wszystko na ustawieniach domyślnych. Jest tutaj tego trochę, ale na chwilę obecną nie ma potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać. Dobrze, dodajemy drugiego użytkownika. Maciej 2. Czyli mamy dwóch niezależnych od siebie użytkowników, którzy oczywiście w ramach potrzeby tworzymy ich więcej. Dwóch niezależnych od siebie użytkowników, którzy będą korzystali z naszego serwera jako serwera plików. Teraz stworzymy grupę, którą możemy nazwać biuro wszyscy. OK. Zaraz dokładnie pokażę dlaczego warto zrobić właśnie w podobny sposób. Dobrze, mamy stworzonych użytkowników. Teraz możemy przejść do dysków. Teraz tak. Jak wspomniałem, mamy dwa dyski, które są lustrem siebie, na których mamy zainstalowanego TrueNASa, ale teraz musimy stworzyć zasób. Musimy użyć tych trzech pozostałych dysków. Dodajemy zasób, tworzymy nowy, tworzymy create, pool. W warunkach produkcyjnych oczywiście bardzo dobrym pomysłem jest enkrypcja tego zasobu. Na chwilę obecną ja nie będę tego robił, nie ma takiej potrzeby, to jest wyłącznie testowa instancja. Dodałem wszystkie dyski, które mam do dyspozycji. Mamy do wyboru albo strip, czyli paskowanie, czyli w zasadzie jeżeli wybierzemy coś takiego, to z 60 GB będziemy mieć dostępnych 54, no ale to nie jest dobry pomysł, bo cokolwiek się stanie z którymkolwiek dysków, tracimy wszystkie dane. W związku z czym mamy dodatkową opcję albo mirror, czyli wówczas będziemy mieli 18 GB dysku. To też nie jest dobry pomysł, bo po co nam jakby 3 dyski z tymi samymi danymi. Jakby jest RAID Z, czyli RAID ZFS i on będzie wykorzystywał informacje, będziemy mieli miejsca mniej więcej tyle co na dwóch dyskach, tylko że rozproszone po trzech, co sprawia, że w wypadku awarii jednego dysku jakby mamy pewną nadmiarowość i mimo utraty jednego z nich cały czas możemy funkcjonować. Oczywiście trzeba go wymienić, żeby to działało dalej, żeby znowu było odporne na awarie. Tych dysków oczywiście tutaj możemy mieć dużo albo i bardzo dużo. Też jakby tych dysków możemy tutaj mieć różne funkcje, mogą być dyski keszujące, mogą być dyski zapasowe, które nic nie robią, tylko czekają. Funkcjonalności jest sporo. Możemy mieć albo z zapasem jednego dysku instancję, albo z zapasem dwóch dysków. ZFS jest naprawdę bardzo, bardzo elastyczny i naprawdę ciekawe rozwiązanie. Na tą chwilę te trzy dyski nam wystarczą. Tworzymy zasób. Informuje nas, że wszystko będzie wykasowane z tych dysków. Nie robi nam to w tym momencie problemu. I teraz, jak stworzyliśmy zasób wykorzystujący trzy dyski, stworzymy zestaw danych już dedykowanych pod nasze współdzielenie NFS-a, czyli SAMBę. Czyli robimy tak. OK. To w zasadzie tyle. No, możemy edytować przeróżne ustawienia, na przykład poziom kompresji tych danych. No, jakby ZFS też przewiduje możliwość kompresowania tych danych. W niektórych wypadkach może to mieć sens, natomiast jest to bardzo pamięciożerne, również procesorożerne, w związku z czym, ale w niektórych przypadkach może dać dobre efekty. Możliwa jest również deduplikacja, czyli będzie sobie wyszukiwał powtarzających się elementów i też jakby sumarycznie, jeżeli ten sam element będzie występował w wielu miejscach, to też sumarycznie będzie zajmował mniej miejsce, ale to wszystko potrzebuje zasobów, czy RAMu, czy procesora. Dobrze, czyli w zasadzie stworzyliśmy tylko nazwę, nie potrzebujemy tutaj nic więcej. Jeszcze w zasadzie zaawansowanych. Dobrze, zaraz. Edit Options zaawansowanych. Ok, kontynuujmy. Teraz tak, stworzyliśmy. W tym momencie musimy edytować pozwolenia do tego zasobu i damy go, użyjemy ACL Manager. Access Control List. My moglibyśmy wybrać Open. Wówczas będziemy mogli ograniczać prawa właścicielowi, grupie właściciela albo komukolwiek innemu. I tu wracamy do tej grupy. Jeżeli będzie można decydować, czy dany katalog, plik będzie widoczny dla właściciela, dla grupy, w której jest, bądź dla wszystkich. Jakby na chwilę obecną zdecydowanie wszyscy to nie jest dobre rozwiązanie, w związku z czym klikamy Restricted. Do dyspozycji mamy albo właściciel, albo jego grupa. Przypiszemy jednemu z użytkowników, a apply, czyli żeby zastosował, ale jako grupę damy biuro, czyli to, co się będzie działo, czyli cała grupa będzie mogła zapisywać do tego zasobu. Jeżeli mamy już permission full control dla grupy, czyli będzie miała pełny dostęp. Jeżeli w środku już były jakieś dane, to warto zrobić recursively, czyli wszystko, co będzie wewnątrz. Tu nic takiego nie ma, ale ok. Robimy zapisz. Dobrze, czyli zainstalowaliśmy TrueNASa, stworzyliśmy użytkowników, stworzyliśmy grupę, dodaliśmy użytkowników do tej grupy, stworzyliśmy ten zasób. Zróbmy jeszcze jedną rzecz, o której po prostu zapomniałem. Chodzi o to, tych użytkowników dodamy do tej grupy, którą stworzyliśmy. Troszeczkę później wyjdzie dlaczego. Użytkownik, poza tym, że jest w swojej grupie, będzie też w grupie Biuro Wszyscy. I to zrobimy tak dla obydwu użytkowników, zarówno dla pierwszego, jak i drugiego. Ok. Teraz dopiero możemy przejść do włączania usługi, do samej usługi współdzielenia plików. Przygotowaliśmy dyski, przygotowaliśmy prawa, przygotowaliśmy użytkowników. Teraz dopiero będziemy włączać usługę. Sharing, Windows Share z SMB, czyli włączamy SAMBę. Pokazujemy, który zasób chcemy współdzielić w ten sposób i niech to będzie właśnie ten Samba Shell. Od razu mamy ustawioną informację, że mamy tutaj access listę ustawioną. Klikamy. Z ciekawostek to jest coś takiego jak Enable Shadow Copies. To jest bardzo fajna funkcja. Ona domyślnie jest włączona, w związku z czym w zasadzie nie potrzebowaliśmy tutaj wchodzić, ale chciałem ją pokazać. O co tu chodzi? Jeżeli będziemy robić snapshoty, czyli jakby regularne kopie, regularne snapshoty tej zawartości tego dysku, wówczas dajemy do dyspozycji użytkownikom stare wersje i nawet bez jakiejkolwiek ingerencji administratora użytkownik będzie widział poprzednie wersje plików, stworzonych plików, co dosyć łatwo sprawia, że dosyć łatwo można zareagować na skasowanie pliku, czy też zmienień, czy też zaszyfrowanie, zaszyfrowanie całej zawartości. Można to zrobić w sposób prosty. Dobrze. Przez samego użytkownika, bez potrzeby interwencji administratora. To byłoby w zasadzie wszystko. Dobrze, to teraz możemy... O, jakie piękne ptaszki. Ok, teraz chcielibyśmy się dostać do naszego dysku współdzielonego, do serwera NAS. Klikamy sieć. Proszę bardzo, już widzimy tutaj TrueNASa. Oczywiście pod warunkiem, że są w tej samej sieci, dopiero wtedy będą się widziały od razu. I wpisujemy poświadczenie pierwszego użytkownika. Super, pokazuje nam się SambaShell. Świetnie. Jest sobie jakiś zasób, na chwilę obecną jest pusty. Wrzućmy coś tam. On sobie tutaj będzie kopiował. W międzyczasie spróbujemy na niego wejść z Windowsa. Przepraszam, z Linuxa. I żeby to zrobić, SMB dwukropek i podajemy IP. Zwróćcie uwagę, to jest oczywiście to samo IP, co samego NASa. Połącz. Wpisujemy tutaj oświadczenia drugiego użytkownika. OK. I zwróćcie uwagę, widzimy wszystko to, co przed chwilą tutaj wgraliśmy. Tylko teraz tak. Dlaczego stworzyliśmy grupy? Dlaczego warto ich używać? I ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby oddzielić prywatne pliki od plików współdzielonych. Tworzymy katalog prywatny. Jak najbardziej go widać. Ale jeżeli zrobimy właściwości i zwróćcie uwagę, będzie go widać, znaczy mają do niego prawa zarówno Maciej, użytkownik pierwszy, jak i wszyscy. Jeżeli usuniemy go, jedna rzecz. Najpierw trzeba wyłączyć dziedziczenie. Usuwamy biuro wszyscy spraw do tego jedynego katalogu. Ja go nadal widzę. Mogę do niego powrzucać pliki. Natomiast tu już go nie ma. I tak to działa. I tych grup może być wiele, może być biuro 1, biuro 2, księgowość i tak dalej, rodzina taka i w ten sposób można decydować, co komu, co dla kogo jest widoczne, bądź co dla kogo nie jest widoczne. Jeżeli stworzymy katalog drugi, możemy postępując podobnie usunąć grupę biuro wszyscy, co sprawi, że też nie będzie go widać, ale możemy dodać poszczególnego użytkownika. Możemy dodać poszczególnego użytkownika, żeby mógł w pełni zarządzać tym katalogiem. Wynik będzie taki, że jeżeli użytkowników w grupie będzie więcej, tylko ten go zobaczy. W porządku. Czyli teraz tak, stworzyliśmy sobie nasz serwer sieciowy, mamy na nim udostępnianie plików, potrafimy współdzielić między użytkownikami, między konkretnym użytkownikiem a drugim użytkownikiem. Wiemy, jak ewentualnie taką możliwość odebrać. Pamiętajcie tylko jeszcze raz, że nawet jeżeli mamy najlepsze serwery, UPS-y, dyski i cokolwiek jeszcze, jeżeli coś się stanie w tym urządzeniu, to jest po wszystkim. Także jeżeli dane są wartościowe, to ten serwer musi mieć gdzieś kopię tych danych gdziekolwiek indziej, w jakiejkolwiek innej lokalizacji. Niestety serwerownie się palą, ludzie mają włamanie do biur, sprzęt się niszczy, administratorzy popełniają błędy. To się po prostu czasem zdarza. Jeżeli rozważacie całościowy plan ochrony Waszych danych na wypadek awarii, problemów, złośliwego oprogramowania, ransomware, zgłoście się do nas po darmowe konsultacje. A tymczasem backup, a na końcu test backup. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Dzięki, że zostaliście do końca. Hej!